Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nigrum po raz kolejny i witamy się w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS4 na 100%. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, który był dość długi, to musicie zobaczyć. Rozpoczęliśmy misję fabularną, w twym sercu gorzyć będzie, no i rzeczywiście w naszych sercach gorzyć będzie. Przedwieczny zabrał templariuszy. Tak, my wzięliśmy magów, a Przedwieczny zabrał templariuszy. Tam nacierają z tych gór, zaatakowali azyl, cały azyl płonie, wszystko płonie, straciliśmy parę osób udało się uratować. Teraz musimy jak najszybciej biec do świątyni, przegrupować się w świątyni. Parę żołnierzy, paru zwiadowców zginęło, trochę osób straciliśmy, musimy uciekać do świątyni. Jeszcze dodatkowo lata tutaj smok, bądź arcydemon. Musimy się bronić. Move! Keep going! The chantry is your shelter! He tried to stop a Templar. The blade went deep. He's going to die. What a charming boy! I pojawił się przy naszych bramach Cole. That dragon stole back any time you might have earned us. I've seen an archdemon. I was in the Fade, but it looked like that. I don't care what it looks like. It's cut a path for that army. They'll kill everyone in Haven. The Elder One doesn't care about the village. He only wants the Herald. O kurde. Pamiętacie, Przedwieczny, o Przedwiecznym wspominał już nam Alexius. Przedwiecznego w ogóle zobaczyliśmy w poprzednim odcinku, widzieliście jak on wyglądał. Poprowadził templariuszy na azyl, skaził ich w ogóle czerwonym lirium i teraz nas zaatakował, chce nas dorwać. W ogóle dlaczego chce nas dorwać? If you know why he wants me, just say it. I don't. He's too loud. It hurts to hear him. He wants to kill you. No one else matters, but he'll crush them, kill them anyway. I don't like him. You don't like... Harold. There are no tactics to make this survivable. The only thing that slowed them was the avalanche. We could turn the remaining trebuchets, cause one last slide. We're overrun. To hit the enemy, we'd bury Haven. We're dying, but we can decide how. Many don't get that choice. Kanclerz Roderick coś wie. Yes, that. Chancellor Roderick can help. He wants to say it before he dies. There is a path. You wouldn't know it unless you'd made the summer pilgrimage, as I have. The people can escape. She must have shown me. Or Draste must have shown me so I could tell you. Patrz się na to. Co masz na myśli? What are you on about, Roderick? It was whim that I walked the path. I did not mean to start. It was overgrown. Now, with so many in the conclave dead, to be the only one who remembers... I don't know, Harold. If this simple memory can save us, this could be more than mere accident. You could be more. Kale, nie zdołasz ich wydostać i ci ja odciągnę jego uwagę. Kale, nie zdołasz ich wydostać? What about it, Cullen? Will it work? Possibly. If he shows us the path. But what of your escape? Perhaps you will surprise it. Find a way. Inquisition, follow Chancellor Roderick through the chantry. Move! Okej, okay, kanclerz. If you are meant for this, if the Inquisition is meant for this, I pray for you. O kurde, będziemy musieli odwrócić uwagę smoka. They'll load the trebuchets. Keep the Elder One's attention until we're above the tree line. If we are to have a chance, if you are to have a chance, let that thing hear you. Okej, okay, dobra, narobimy zadymy. Aż ty w życiu. Dobra, lecimy. Dotrzyj do trybusza, moi drodzy. Okej, ale wiesz co, was? Czasami takie sytuacje wymagają specjalnych środków. Jakby to powiedzieć, czasami nawet i poświęcenia dla innych. Okej, musimy odwrócić uwagę Przedwiecznego.
Okej. No to nie jeszcze. Dobra. Jest chwila spokoju, więc pozbierajmy wszystko. Coś tutaj jeszcze leci. Jest jakiś przeciwnik. Cały czas ten smok tutaj lata, bądź arcydemon. Cole powiedział, że widział arcydemona i że wygląda dokładnie tak. Każdy arcydemon ma... No, wygląda jak smok, ale taki smok, wiecie, taki upiorny, taki nieumarły, taki jakby był po prostu... Nie wygląda jak normalny smok, tylko taki jakby był zarażony czymś po prostu, skażony, o tak. Czy jest to arcydemon prawdziwy? Nie wiemy, będziemy musieli się przekonać. Ale dobra, miejmy nadzieję, że Kalen da radę wszystkich wyprowadzić z azylu. I że wszyscy bezpiecznie wyjdą, kiedy my odwrócimy uwagę. Dobra, przydałoby się jakaś skrzyneczka tutaj z biksturkami. Dobra, tutaj zdobywamy, widzę, rzeczy, które nam się później przydadzą do... Ach, musimy wyjść na zewnątrz. Nam się później przydadzą do tego, do podbijania obrażeń tutaj, które zadajemy przeciwnikom. Dobra, niech on tu podejdzie. O właśnie, o to chodziło. No, Kassandra, ty go nie przyciągniesz, on jest za ciężki. Okej. Dobra, lecimy. Tak jest, pięknie. Dobra, pozbierajmy wszystko. Musimy dotrzeć do tego trybusza. Jak myślicie, uda się, moi drodzy? Walczymy, walczymy cały czas o azyl. Już tak naprawdę straciliśmy azyl. Tu już nie ma czego uratować. Azyl w ogniu, płonie. Teraz musimy tylko myśleć o tym, żeby ewakuować wszystkich ludzi. A, to będzie tutaj. No, to jest ten trebusz, który widzieliśmy. Miejmy nadzieję, że im się uda wydostać, że wszyscy się wydostaną. Damy im trochę czasu w ten sposób. Dobra, ja wolę, żebyśmy się tutaj uleczyli, mimo że nawet nie mamy wszystkich miksturek, ale wiecie, o właśnie, lecą. No i to jest ten trebusz, to został, to jest chyba jedyny trebusz, jaki tutaj został. Tak, ale najpierw musimy się templariuszy pozbyć. Okej. Dobra. Dobra, jest. Dobijmy tego. Dobra, jest! Mamy go! Musimy teraz wycelować jeszcze trebusz, okej. Dobra, pozbierajmy tylko wszystko. Wiecie, zawsze to są kosztowności, jakieś tam rzeczy. Dobra, mamy tą skrzyneczkę z tym, ale nie będziemy teraz tego brać. Nie, nie. Nie, nie. Dobra. Musimy nakręcić teraz ten trebusz, wycelować. Patrzcie, biegną następni! Okej, czyli... Po trochę będziemy to obracać i po trochę będą nas atakować, okej. Okay. Póki mnie jeszcze nie zaatakują, to ja tu jeszcze będę tutaj... Będę... Okej, okay, dobra, już. Dobra, teraz tego. Dobra, mamy cię. Dobra. Mamy go, mamy go. To są mnie, okej, okay, moi drodzy, ale dzieje się. Naprawdę bardzo ładnie idzie nam ta walka, naprawdę. Dobrze, że się tak przygotowaliśmy, bo naprawdę ich tu niszczymy. I to tak solidnie. A o to właśnie chodzi. Wiecie, bez jakiegoś tam takiego przygotowania, tylko iść z jakimś tam słabym girem, to tutaj naprawdę można, wiecie, no, nie poradzić sobie, nie? Nawet na normalnym poziomie trudności, naprawdę. Dobra, tam lecą kolejni. Ważne jest to, żeby w misjach fabularnych dobrze się przygotować, dobrać dobrą drużynę, dobre umiejętności, dobre pancerze, dobre bronie, wszystko. Okej, dobra. Prawie połowa. Prawie mamy połowę. No prawie, prawie. Jeszcze troszeczkę. Dobra, niech ten tutaj podejdzie. O właśnie. Szalas go zamroził, to teraz go dobijemy. Dobra, tego możemy załatwić. Przynajmniej ja go tutaj trochę obiję. Okej. Okej, okay, plecy. No on jest taki naprawdę tankowaty, ten przeciwnik. Dobra, dobijmy go. Teraz tego.
i rozdarcie, rozbicie. Pięknie, dobra. Leczmy się wszyscy. Wolę mieć pełne życie, nawet jeżeli troszeczkę każdy z nas jest ranny, ale niech lepiej, żeby, wiecie, każdy miał pełne żyćko. Ale moi drodzy, akcje się dzieją, no ja uwielbiam te misje fabularne w Dragon Age, są naprawdę fantastyczne, ten atak na azyl. Czy wyjdziemy z tego cało? No, dajemy czas naszym ludziom, miejmy nadzieję, że wyjdą z azylu, się dostaną. Coś jeszcze tu zostało? Nie, dobra. Dalej, celujemy dalej, Trebuszyn, kręcimy dalej, jeszcze troszeczkę będziemy musieli pokręcić. Cały czas kolejne fale wrogów się pojawiają. Kolejnych wrogów będziemy musieli otwierać tutaj w następnym wieku. Dobra, tyle ile dam radę. Tyle tutaj nakręcę. Dobra, jest. O kurde! Kapitan Denam, patrzcie na to, mamy behemota. Dobra, najpierw tych tutaj się trzeba pozbyć. Wow. Na tego behemota najlepsze jest zamrożenie, dlatego bierzcie kogoś. Wow. Kto będzie mógł go zamrozić? Na przykład u mnie, w moim przypadku jest to Solas. I bardzo szybko go można załatwić naprawdę. A, już po nim tak naprawdę. To był boss. To był boss, tak. Okej. Okay. Teraz tego. Dobijmy go. No, behemot. Wpis w kodeksie dostaliśmy. To był behemot. Tylko pewnie to był jakiś kapitan zamieniony właśnie za sprawą czerwonego lyrium. Wow, ten smok ryczy. Sprawą właśnie czerwonego lyrium, behemota. Okej, okay, ulepszony amulet. Ale tak, sposób na tego behemota to jest, on jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy na zimno. Dobra, wiecie co? Myślę, że czas teraz się uleczyć do maksa i wziąć, uzupełnić zapasy. Dokręcamy to. Dokręcamy teraz to do maksa. Dobra. Moi drodzy, czy się uda? Zaraz wycelujemy tym trebuszem i kolejną lawinę sprowadzimy. Poprzednia? Naprawdę zrobiła sporą zadymę tutaj, spory zamęt. To był naprawdę spory, mocny cios dla Templariuszy, więc spróbujemy wywołać kolejną lawinę. Aha. No nie. Move! Now! O kurde, zwróciliśmy uwagę tego smoka. Wow! Wow! Oż ty w życiu. O kurde, patrzcie na to, kto idzie. Przedwieczny. Wow. Oż ty w życiu. No to wreszcie się spotykamy. Wreszcie, twarzą w twarz. Pretender, you toy with forces beyond your ken, no more. Nie boję się ciebie, przestań, bo mówię, dlaczego to robisz. Nie boję się ciebie. Whatever you are, I'm not afraid. Words mortals often hurl at the darkness. Once they were mine, they are always lies. Know me, know what you have pretended to be. Exalt. The Elder One. The will that is Corypheus. Korypheusz, tak się nazywa. You will kneel. No to, jeżeli znacie uniwersum Dragon Age'a, to wiecie, kim on jest. Pojawił się też podobno w drugiej części, podobno z tego, co ja wiem. Hulk z nim walczył, go zabił. Jeżeli znacie uniwersum Dragon Age'a, to wiecie na pewno, że Korypheusz był jednym z 7 magistrów, którzy zostali pierwszymi pomiotami i tak naprawdę no, weszli do pustki, weszli do Złotego Miasta, które tak naprawdę spaczyli, bądź to miasto było już spaczone i zostali przeklęci, zostali zesłani z powrotem do świata żywych jako pierwsze pomioty i od tamtego momentu zaczęły się plagi. Więc w tym wypadku można liczyć, że Korypheusz ma z 1000 lat, ponad 1000 lat, może i lepiej. Pięknie. Chcę zrozumieć, czego ode mnie chcesz. Nie ugnę się. You'll get nothing out of me. You will resist.
always resist. It matters not. Spójrzcie, co on trzyma. I am here to anchor. The process of removing it begins now. It is your fault, Herald. You interrupted a ritual years in the planning, and instead of dying, you stole its purpose. I do not know how you survived, but what marks you as touched, what you flail at rifts, I crafted to assault the very heavens. The anchor to undo my work. The gall. Why did the Divine die? For this chaos? The chaos will empower me and ensure we no longer beg at the feet of the invisible. Wow. I once breached the Fade in the name of another to serve the old gods of the Empire in person. I found only chaos and corruption, dead and dispersed. For a thousand years I was confused, no more. I have gathered the will to return under no name but my own, to champion Withered Tevinter and correct this blighted world. Beg that I succeed, for I have seen the throne of the gods. And it was empty. The anchor is permanent. You have spoilt it with your stumbling. A zakon przecież naucza zupełnie inaczej. So be it. I will begin again. Find another way to give this world the nation and God it requires. Zakon nauczył, że to oni spatrzyli miasto. Patrzcie, sygnał! Wydostali się, nasi ludzie, wydostali się ze Zylu. I will not suffer even an unknowing rival. You must die. A tu Koryfeusz mówi, że w pustce to Złote Miasto już dawno było czarne i już tron Stwórcy był pusty. Zakon naucza, że to oni, kiedy w momencie, kiedy weszli do Złotego Miasta, spaczyli je, Stwórca ich przegnał. I dopiero wtedy miasto poczerniało. Która wersja jest prawdziwa? Nie wiadomo, są dwie. Jesteś aroganckim głupcem. Your arrogance blinds you. Good to know. If I'm dying, it's not today. Okej. Kolejna lawina. No to go zaskoczyłam, co? Aż ty w życiu. Co tu się wydarzyło? Jak pierwszy raz grałam, to po prostu nie mogłam uwierzyć w te wydarzenia. Co tu się właśnie podziało, nie? Aż ty w życiu, moi drodzy. No, istnieją właśnie dwie wersje tego, kiedy tego motywu, kiedy tych siedmiu potężnych magistrów 1000 lat temu weszło do Złotego Miasta. Która wersja jest prawdziwa? Czy w momencie, kiedy weszli, to oni spaczyli miasto i miasto poczerniało? Czy kiedy weszli, miasto już było czarne? Nie wiadomo. W każdym razie wiemy, że to było... Koryfeusz był... On był pierwszym właściwie nawet z tych siedmiu magistrów. Był, każdy z nich był jakby przydzielony do konkretnego dawnego boga, czyli do konkretnego dawnego smoczego bóstwa, czyli arcydemona. I pierwszym arcydemonem był Dumat. Dumat. I Dumat sprowadził na świat pierwszą plagę, to w tamtym momencie pojawili się szarzy strażnicy i walczyli z plagą, upadły królestwa krasnoludów i naprawdę zrobiło to spore spustoszenie. Pierwsza plaga zrobiła naprawdę ogromne spustoszenie w świecie i trwała najdłużej. Piąta plaga była najkrótszą. To w piątej pladze mieliśmy Urtemiela i z tego co ja wiem, z tego co czytałam, piąta plaga ma miejsce właśnie w pierwszej części Dragon Age'a.
Jest to najkrótsza plaga, bo kończy się jeszcze w tym roku, w którym się zaczęła. Mieliśmy 7 magistrów i 7 smoczych bóstw, tak? 7 smoczych bóstw, 7 dawnych bogów. Koryfeusz jest podporządkowany do pierwszego, do Dumata, i to właśnie on go wyznaje, do niego się modli i tak dalej. Nie możemy biegać, możemy chodzić, znajdź przejście dalej. Kurde, wpadliśmy do jakiejś jaskini, nasze znamie pulsuje, musimy przejść dalej, nie mogę biegać, mogę tylko iść, więc idźmy dalej, będę wam tu tak opowiadać. Możemy już troszkę podbiec dalej. Było do tej pory 5 plag. Piąta była właśnie w pierwszej części. No i było 7 magistrów, 7 smoczych bóstw, więc jakby tutaj świat Dragon Age ma jeszcze wiele do zaoferowania. Ogólnie były przepowiednie, że 7 plaga będzie ostatnią, że na świecie pojawią się, będą miały miejsce wszystkie plagi, nie? Wszystkie 7 plag, a do tej pory było 5. O kurde. Mamy demony. Wow, patrzcie na to. Znamie szczeliny. Udało ci się zdobyć znamie szczeliny, zdolność opartą na skupieniu. Znamie szczeliny zadaje poważne obrażenia na niektórych wrogów, a niektórych wrogów może nawet zabić na miejscu. No to użyjmy tego. Patrzcie, już mam to na kole wyboru. Znamie wyłomu jest zdolnością opartą na skupieniu. Skupienie to zasób, który zdobywasz zawsze, gdy ktoś z twojej drużyny zada obrażenia. Jest tutaj na zewnętrznej stronie tego koła. Każdy w drużynie posiada własny miernik skupienia, ale kiedy jeden z członków zada obrażenia, skupienie rośnie u wszystkich. No to zróbmy to. Wygląda to w ten sposób. Wow. Patrzcie, mamy światło, możemy wyjść tutaj. Światło, światełko w tunelu. Także... ogólnie, czekajcie, zajrzę jeszcze tu. Ogólnie, jak zobaczyliśmy teraz tego smoka, to można by pomyśleć, że jest to arcydemon, więc byłaby to 6 plaga już. Piątym arcydemonem był Urtemiel, a 6 jest Razikael, jest to smoczyca. A 7 jest Landoskan, smok nocy. Znam ogólnie wszystkich smoczych bogów. Pierwszy to był Dumat, później był Dumat, Zazikael, Tod, Andoral, Urtemiel, Razikael i Landoskan. Tak, i Landoskan. 7 smoczych bóstw. No i można by pomyśleć, że ten smok, który tu był, to Razikael, miałoby to sens, ale skoro już zobaczyliśmy arcydemona, to dlaczego nie ma pomiotów na zewnątrz? W momencie, kiedy ludzie dostrzegają już na niebie lecącego arcydemona, zaczyna się plaga. Pomioty zaczynają atakować. Skoro jest arcydemon, dlaczego nie ma pomiotów? Dlatego właśnie też dałam wam wcześniej znać w komentarzach, znaczy ten, dałam wam, mówiłam wam na odcinku, żebyście dali znać w komentarzach, co wy sądzicie, czy według was jest to prawdziwy arcydemon, czy jednak zwykły smok. To sobie rozwikłamy później. Dobra, wydostaliśmy się z tej jaskini, jesteśmy kurde... tutaj w górach, na tych mroźnych grzbietach. Co tu jest? Jakiś wóz. Dobra, idźmy przed siebie, ależ śnieżyca, masakra. Znamie cały czas pulsuje. Masakra. Znajdź przejście dalej. Po prostu mamy iść przed siebie. Jesteśmy wyczerpani. Pierwszy raz jak gram, to tak sobie mówiłam, Boże, mam tylko nadzieję, że moja bohaterka nie zginie, nie? Aż ty w życiu. Ojejku, nie. Ale jak myślicie, był to arcydemon, czy była to Razikael, czy jednak smok? Wiadomo, że to nie może być Dumat, bo Dumat został zgładzony. Koryfeusz był magistrem, który był przydzielony jakby do tego smoka, do tego konkretnego arcydemona, do Dumata i Dumata. Koryfeusz dalej się jakby no modli, dalej jakby wierzy w niego i tak dalej, ale to nie jest możliwe, żeby to był Dumat, bo Dumat został zabity, Dumat został zgładzony. Ja. No okej, dobra, idziemy przed siebie, nie mogę iść szybciej, jesteśmy strasznie wyczerpani, potężna śnieżyca, nic nie widać, po prostu idziemy przed siebie, jeszcze kawałek. Myślę, że ten odcinek zrobię troszkę krótszy. Oż kurde, już zamarzamy. Myślę, że ten odcinek zrobię troszeczkę krótszy i też tak zostawię was w takiej niepewności, co tu się dalej z nami wydarzy, bo przecież
cały azyl został ewakuowany, wszyscy się ewakuowali, uciekli, my teraz idziemy. Patrzcie, mamy tutaj jakieś ognisko, kociołek, żeby było tutaj ognisko. Dobra, podejdźmy tu, jejku, idziemy przez te zaspy, dobra, zbadajmy to. Niedawny? No to dobry znak, jak niedawny. Także myślę, że ten odcinek zrobię trochę krótszy, patrząc też na to, że poprzedni był taki długi. No i też zostawię was to trochę w niepewności. Jestem ciekawa, czy będziecie po prostu ciekawi, co się dalej podzieje. Dalej się podzieją naprawdę fantastyczne rzeczy. Dobra, także moi drodzy, wiecie co? Myślę, że chyba w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Taki krótszy sobie zrobimy, a co? I tak, w następnym odcinku dużo się podzieje, będziemy mieli sporo rzeczy do robienia. Też myślę, że będzie to takie bardziej enigmatyczne. Czy odnajdziemy naszych ludzi? Czy może już ich nie odnajdziemy? Czy może odnajdziemy zupełnie kogoś innego i po prostu... Albo może po prostu, nie wiem, tutaj umrzemy... z zimna, z wyczerpania, z głodu, zamarzniemy i skończymy marnie. Przekonacie się o tym w następnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękuję wam naprawdę za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie naprawdę znać w komentarzach. Jeżeli pod poprzednim jeszcze odcinkiem nie daliście znać w komentarzach, co sądzicie o tym smoku, to napiszcie pod tym odcinkiem, czy według was jest to arcydemon. Co wy sądzicie? Na co wam to wygląda? Na arcydemona, czy na zwykłego smoka? Ogólnie dowiedzieliśmy się już, jak przedwieczny się nazywa. Jest to Koryfeusz. Jeden z pierwszych magistrów, jeden z pierwszych pomiotów. Jeżeli zdać właśnie na uniwersum Dragon Age, są to takie najbardziej, no... jedne z takich najbardziej podstawowych rzeczy, taki najbardziej podstawowy lore, można powiedzieć, tego wszystkiego. Taki, wiecie, taki standard, nie? Który raczej znamy, jeżeli znamy Dragon Age. No i wiemy, że Koryfeusz poszukuje boskości, chce zostać Bogiem. No, miejmy nadzieję, że mu się to raczej nie uda, że jakoś go powstrzymamy. Co się dalej wydarzy, czy odnajdziemy naszych ludzi, czy jednak nie odnajdziemy, czy może ktoś nas znajdzie, ktoś inny nas znajdzie. Zobaczymy, przekonamy się w następnym odcinku. Dajcie łapeczkę w górę, jeżeli ten odcinek się wam spodobał. Napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście ciekawi, co się wydarzy dalej. Mam nadzieję, że jesteście. No, ja tu jestem. Ciekawa. Także zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby was kolejne odcinki z Dragon Age nie ominęły. I trzymajcie się ciepło. Pa, pa!